Cześć, jest Maxej i witam was w dosyć nietypowym filmie. Pewnie spodziewaliście się dzisiaj Minecrafta na tym kanale, aczkolwiek widzimy się w troszeczkę innym filmie, ponieważ dzisiaj jest bardzo sentymentalna data dla mnie i dla mojego kanału, ponieważ równo 2 lata temu wrzuciłem pierwszy mój film na YouTube'a. Tak więc z tej okazji chciałbym nagrać taki film specjalny, gdzie podsumowuję te 2 lata. Podziękuję wam za wszystkie te komentarze miłe, wszystkie łapki, wszystkie subskrypcje. Tak więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Tak więc, jesteśmy już na moim kanale i od razu chciałbym podziękować najbardziej tym widzom, którzy są ze mną od początku, ponieważ wiem, że są tu tacy weterani, którzy subskrybują mnie od 5 subskrypcji. Ja ich pamiętam wszystkich. Jestem naprawdę im mega wdzięczny, że poświęcają swój czas, że oglądają te moje filmy. I co, dziękuję również tym nowym widzom, którzy decydują się na subskrybowanie tego kanału, ponieważ pomagają w dobiciu 500 subskrypcji, a później jeszcze większych celi, jakim jest 1000. No i może jeszcze więcej niż 1000 kiedyś się dobije. Tak więc myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy mogli sobie porównać mój kanał, jak wyglądał 2 lata temu oraz jak wygląda teraz, aktualnie. Tak więc co? Myślę, że możemy sobie przejść do reaction video na mój pierwszy film. Myślę, że będzie ciekawie. I z góry polecam wam zostawić łapkę w górę, ponieważ nagrywam ten film bardzo wcześnie rano. Łapka w górę za poświęcenie. Dziękuję wam bardzo, widzowie. Tak więc, YouTube teraz troszeczkę się pozmieniał ogólnie, więc teraz trzeba wejść w ten Manage Videos i tam dopiero znajdziemy filmy. Tak więc widzimy się prawdopodobnie, jak już znajdę mój pierwszy film. Albo jeszcze nie będziemy sobie oceniać mojego pierwszego filmu, ponieważ oceniłbym sobie mój najpopularniejszy film. Wiecie, nazwę na przykład... Ogólnie, jak zrobić Manhunta. Nagrywając ten film, wyciszmy sobie mój głos, żeby się nie duplikował. Nagrywając ten film, powiem wam szczerze, że spodziewałem się, nie wiem, gdzieś 500 wyświetleń. Myślałem, że dobra, to ma szansę być 500 wyświetleń. Ale jak możecie zauważyć, to ma już 700 łapek i 14 tysięcy prawie wyświetleń. Co jest dla mnie niesamowite, ten film się takim wiralem zrobił na moim kanale. Za co wam serdecznie dziękuję wszystkim. Przez ten film dużo osób odkryło również mój kanał, za co jestem mega wdzięczny. Dużo osób też zaczęło oglądać moje filmy, wbiło na Discorda. Tak więc, wiecie co, chyba możemy lecieć już do reaction video na mój pierwszy film. Myślę, że będzie to ciekawe, tak więc widzimy się na pierwszym filmie. Tak więc, oto mój pierwszy film na YouTubie. Podgłośnimy sobie, bo pamiętam, że tutaj jeszcze chyba nic nie mówiłem. Tak więc... obejrzyjmy sobie, co to jest. Już się boję, bo to jest Brawl Stars. Proszę mnie nie hejtować, wtedy byłem młody. W ogóle ta nagrywarka. Jak mogłem dopuścić, żeby coś takiego było widoczne? Ja nie wiem. Masakra. Ale każdy był młody, każdy kiedyś w życiu popełniał błędy. Nie hejtujcie za to. Chociaż mimo tego, że gierka ma swoich fanów, ma swoich przeciwników, wiecie, jak to można nazwać. No co tu się dzieje? Ja to tylko grałem, więc tu nie ma chyba nic ciekawego. Co? Ja bym sobie... Widzimy się może w filmie... W moim pierwszym filmie z głosem, tak więc... Do usłyszenia za 5 sekund. Tak więc widzowie, oto jest legendarny film tego kanału, legendarny mem tego kanału, czyli specjal na 50 subów. Myślę, że warto sobie powspominać te czasy. I co, obejrzyjmy go sobie i zrobimy tutaj małego deala. Jeśli pod tym filmem dobijecie ponad 20 łapek w górę, to robię remake. Specjal na 500 subów, który będzie wyglądał identycznie jak ten. Myślę, że jest to bardzo ciekawy dla was deal, więc subskrybujcie kanał, łapujcie, aby być na bieżąco. I co, obejrzyjmy i mojego kanałowego mema. Pamiętam, to ma 400 wyświetleń. Co? Obejrzyjmy to. Już się boję, co to było. Dzięki za 50 subów. Jesteście niesamowici. Przygotowania trwają. Zostawcie 20 łapek, zobaczycie to. Dobra, ja już wam nie będę przerywał. Maxej, nie rób tak. Dzięki za 50 subów. Jesteście niesamowici. W ogóle ten montaż. Ta muzyka z GTA San Andreas. Pokażę opis. Siema, w tym filmie zobaczycie bardzo krótkie, niestety takie krótkie podziękowanie za 50 subskrypcji na moim kanale. Dzięki. Bardzo krótki opis kiedyś dawałem. O, Tiger napisał mi, a na serduszko dałem. Tiger, miesiąc temu, zaraz będzie 300, no już mamy 500 prawie. Lecimy jak burza, Tiger. Co ja mu tu odpisałem? 2021. Fajny film, zostawiam łapkę w górę. Jelix, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeśli to oglądasz.
To były czasy, 2 lata temu. Dobra, myślę, że możemy lecieć do mojego takiego prawdziwego pierwszego filmu z głosem i porównanie zróbmy sobie. Chociaż nie musimy robić porównania, bo wy oglądając ten film macie porównanie, jak ja brzmiałem kiedyś, jak ja brzmię teraz. Tak więc myślę, że możemy przejść do tego filmu. Tak więc, moi drodzy, oto jest mój pierwszy film z głosem. Legendarny film na tym kanale, ponieważ wtedy się przełamałem i zamiast robić napisów, zacząłem normalnie gadać do kamery. Boję się tego oglądać. Ale, no cóż, zacznijmy. Te szumy. Siema, z tej strony Maxi. Witam was w kolejnym. Jaki miałem głos w ogóle kiedyś? Na wstępie chciałem was... No widzowie, głos mi się zmienił ekstremalnie, muszę powiedzieć. ...pod tym filmem, gdyż jest to bardzo motywujące. A teraz zaczynajmy. W tym filmie chciałem zrobić farmę owiec. No nie są intrygujące. Polecimy zbierać drewno. Tylko oto się jeszcze przepala z live'a. Ogólnie widzowie, podam wam fun facta. Wiecie, że wtedy, 2 lata temu, nagrywałem to na wersji 1.14, co oznacza, że wersja 1.14 Minecrafta wyszła 2 lata temu. To jest naprawdę niesamowite, jak się o tym myśli, że to tak wszystko leci. Ale dobra, oglądajmy dalej ten film. Ja już kisnę po prostu, ja nie mogę, jakim miałem kiedyś głos. Dobra. Stwórzmy sobie siekierkę. Oczywiście nie ma drewna, jak zwykle. Ale głos mi... Nie no, głos mi się ekstremalnie zmienił. Nie do poznania. Lasek się tu sprawdza, co robiliśmy chyba w drugim odcinku albo pierwszym. Zwykle w drugim odcinku albo pierwszym? To uczucie, kiedy nie pamiętasz... To uczucie, kiedy nie pamiętasz, co było odcinek temu. To 34300. Tak wygląda seed tego świata. Pamiętam w jakich okolicznościach jak nagrywałem ten film. Pamiętam, jak ja się stresowałem, bo to był pierwszy mój film, który mówię do mikrofonu, gdzie teraz na przykład widzowie normalnie sobie gadam do mikrofonu. Jak możecie zauważyć pewną zmianę, bo teraz tak optymistycznie gadam do tego mikrofonu, rozmawiam głośno do was. Wam się to podoba, a kiedyś mówiłem tak cicho właśnie w ten sposób na Maxa przy mikrofonie i to brzmiało bardzo dziwnie. Teraz jestem troszeczkę oddalony od tego mikrofonu z racji, żeby nie było też przez steru. Chociaż nie wiem, bo w tym filmie akurat dzisiaj mam inaczej ustawiony mikrofon, więc może być przez ster. Ale bójmy się, żeby nie było przez steru, ja wam to naprawię w montażu później, jak będzie. Przypominam również o tym dealu. Ponad 20 łapek w górę to robię remake specjalny na 50 subów. No scam. Dobra, przewijmy sobie gdzieś może, bo pamiętam, że ja tu outro zrobiłem, ale przewijmy gdzieś do połowy. Dzięki też za... Jeszcze ten przegłos, bo ja pamiętam, że nagrywałem to mikrofonem słuchawek i to było tak, że te słuchawki, bo ja miałem jedno wejście na jacka i słuchawki miały wejście na jacka od mikrofonu i wejście na jacka od słuchawek. I ja podpinałem tylko mikrofon i dźwięk szedł z komputera, więc mikrofon nagrał dźwięk z komputera, dlatego był taki przegłos XD trochę. Pamiętam te czasy jak dzisiaj. Dobre wyniki pod ostatnim filmem z eventów Fortnite. Event Fortnite. Szkoda, że teraz nie ma eventów Fortnite. W ogóle zobacz moje outro. Jakie miałem pożegnanie wtedy? Bad Omen, czyli zabiłem jakieś omeny. Ale no, cisza. No tak, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie po więcej. Do następnego w następnych odcinkach. Elo. Elo, jakie pożegnanie. Gangsta normalnie byłem kiedyś. Tak więc, moi drodzy, stary Maxej się żegna i nowy Maxej się żegna. Jeszcze raz na sam koniec chciałbym wam podziękować. Niesamowicie jestem wam wdzięczny za to, że jesteście, że oglądacie te filmy. I co? Dziękuję wam za każde łapki, każdy komentarz, każde, nie wiem, miłe słowa, każde subskrypcje. Więc widzimy się w kolejnym takim filmie za rok na podsumowaniu 3 lat mojego kanału. Dzięki, że jesteście. I do usłyszenia, mam nadzieję, że film się spodoba. A i jeszcze przypominam o naszym dealu, ponad 20 łapek w górę, to robię remake specjala. Więc zostaw łapkę w górę, jeśli na to czekasz. I co? Siemanko!